Czy doświadczyłeś ostatnio jakiejś straty? Jeżeli tak, to posłuchaj, jaką ofertę, propozycję ma dla Ciebie Pan Jezus. Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Już spotykamy się na tych naszych ucztach nie tylko od 1 stycznia, ale także wcześniej przez kilka tygodni Adwentu. I moi drodzy, to jest naprawdę bogactwo Bożego Słowa, bogactwo Bożej łaski. W tej łasce Wy uczestniczycie i warto na to patrzeć jako na cud, który się dokonuje w Waszym życiu, w Waszych sercach. To, że tutaj jesteście systematycznie w takim bardzo szerokim gronie, kilka tysięcy osób codziennie, to jest naprawdę cud działania Bożej łaski i cud wiary, która rodzi się, umacnia i jest cały czas pielęgnowana przez rozważanie Bożego Słowa. Dlatego warto w tym trwać, warto zapraszać innych do tego stołu Bożego Słowa, na tę ucztę przed śniadaniem i warto też, moi drodzy, cały czas to pielęgnować, aby nie utracić tego, co już się ma. A Pan Bóg pragnie Wam dawać jeszcze więcej, dlatego zachęcam do trwania w tym tygodniowym postanowieniu codziennych spotkań ze Słowem Bożym na uczcie przed śniadaniem. I o to pragnę się dla Was modlić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Ty bądź moją mocą, siłą. Ty dodawaj mi motywacji, gdy mi się nie chce. Gdy mi się nie chce modlić, gdy mi się nie chce rozważać Bożego Słowa, gdy mi się nie chce otworzyć Pisma Świętego, gdy mi się nie chce przechodzić na ucztę przed śniadaniem, chociaż mam dobre postanowienie. Bądź moją siłą, gdy mi się nie chce iść na mszę świętą, do spowiedzi, gdy mi się nie chce wykonywać codziennych obowiązków z coraz większą miłością. Duchu Święty, Ty znasz moje ograniczenia, Tobie oddaję moje ograniczenia, abyś Ty pomagał mi rozwijać się coraz bardziej w stronę miłości, coraz bardziej w stronę dobra, coraz bardziej w stronę Bożej łaski. Niech Boża łaska coraz intensywniej, coraz obficiej wypełnia moje serce na wzór Matki Najświętszej, abym w jak największym stopniu był podobny do Maryi, do tej, która w sposób szczególny przyjęła Słowo Boże, przyjęła to Słowo Boże z wiarą, ufnością, zawierzeniem i która wsłuchiwała się przez wiele, wiele lat w Nazarecie w Słowo Boże, które stało się ciałem. Jest to niesamowity dar, szczęście, jaki otrzymała Matka Najświętsza od całej Trójcy Świętej. I w tym pragnę się, Duchu Święty, do Maryi upodabniać. Pomóż mi, błogosław mi w tym, dodawaj mi łaski, abym był podobny do Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam teraz do wysłuchania dzisiejszego Słowa Bożego. Piotr powiedział słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odparł: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czy doświadczyłeś w ostatnim czasie jakiejś straty? Straty być może bliskiej osoby, straty materialnej, może
musiałeś nagle na coś wydać pieniądze. Mamy różne przestrzenie dotyczące strat, ale pamiętaj, żeby te straty, czy tę pustkę, która po nich nastąpiła, oddawać Panu Jezusowi, aby On wypełniał to tym, co jest zgodne z Bożą wolą i co jest dla Ciebie najbardziej potrzebne do zbawienia. Popatrz, Jezus odpowiedział do Piotra, któremu zadał pytanie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, zatem mamy pewną stratę. A Chrystus, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby stokroć więcej nie otrzymał teraz, czyli strata dotycząca bliskich i pola, czyli rzeczy materialne, dobytek. Ale ze względu na Chrystusa, gdy to z Nim przeżywam, a tym bardziej ze względu na Niego, On to wynagradza w stokrotny sposób, ze względu na Niego. Ale jeżeli Ty doświadczasz jakiejś straty i przychodzisz do Pana Jezusa, już nie ze względu nawet na ewangelizację, ale przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, On to również wynagradza. W taki sposób, w jaki Ty jesteś w stanie przyjąć Jego błogosławieństwo. Ale pamiętaj, że otrzymasz stokroć więcej teraz, czy o wiele więcej teraz, ale mimo wszystko będzie Ci towarzyszył krzyż wśród prześladowań. Na tej ziemi nigdy nie będziemy pozbawieni krzyża. Jeżeli ktoś wyobraża sobie życie bez krzyża, nawet tego małego, to jest to iluzja. Jest to iluzja. Wielu w różnych religiach szuka takiego stylu życia, to jest iluzja. Wielu chciało sobie poradzić z cierpieniem, to jest iluzja. Cierpienie można przeżyć tylko z Chrystusem ukrzyżowanym, ponieważ On daje ostateczną obietnicę, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Pamiętaj, że to wszystko będzie owocować i Pan Jezus będzie wypełniał tę pustkę po stracie tutaj na ziemi, a w pełni wypełni ją w niebie. Dlatego warto być przy Jezusie, trwać przy Jezusie, iść za swoim mistrzem, iść za Nim, ponieważ naprawdę zawsze jest to zysk. Strata jest pozorna, zysk jest realny. I to, że tutaj jesteś na tej uczcie przed śniadaniem i poświęcasz te 10 minut, to jest pozorna strata czasu, a realny zysk dla Ciebie, dla Twojego życia, dla Twojej rodziny, dla Twojego zbawienia. Dlatego dobrze, że tutaj jesteś i zachęcam Cię do trwania w tych naszych spotkaniach ze Słowem Bożym przez kolejne dni tego tygodnia. Rozsyłaj to dalej i zapraszaj innych na te nasze spotkania. Niech ludzie czerpią jak najwięcej z Bożego Słowa, z Bożej łaski. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na majówkę śladami polskich sanktuariów maryjnych. W czerwcu będą nabożeństwa czerwcowe, już zapowiadam. I o 20:00 modlitwa Wróć. Szczęść Bożej, do zobaczenia.